Witam was, bracia i siostry. Z tej strony Lukas i chciałem was zaprosić do kolejnego materiału z serii Zagrajmy w Dark Souls 2. Pewne zmiany. Nie mogę się powstrzymać, wybaczcie mi to, ale chciałem przetestować tą nową broń, którą zdobyliśmy w poprzednim materiale. No i trochę polewelowałem. Nie powiem, że nie, bo zdobyłem aż, żeby was nie oszukać, 7 poziomów. W co zainwestowałem? W siłę przede wszystkim i w wigor. Dlaczego? Ta broń, jak tutaj widzicie, jest o wiele cięższa niż mieliśmy do tej pory. I po prostu musiałem nieco podlewelować. Dodatkowo, jak widzicie, ulepszyłem ją na plus 10, przez co jej obrażenia są, uwierzcie mi, naprawdę bardzo potężne. No ale z racji, że jest trochę ciężka, musiałem zmienić nieco ekwipunek. Dodatkowo przepraszam jedną sprawę, mianowicie ja do tej pory myślałem, że chodzę w praktycznie prawie całym secie lustrzanego rycerza. Okazało się, że nogawice były zupełnie inne. Dobra, ale czemu my tu jesteśmy w ogóle? Czemu my tu jesteśmy? Ponieważ w walce z demonem pieśni zyskaliśmy pewien klucz. Mianowicie, już wam tutaj go przedstawiam, to jest... Gdzie on jest? Gdzie on tutaj był? Chyba... Nie to. Gdzie jest ten klucz? Już zaraz go powinienem znaleźć. Dziwna sprawa, chyba że go... Bo to miał być klucz bodajże zapomnianego. Ale gdzie on jest? Bo zdobyliśmy klucz. Jakiś klucz zdobyliśmy podczas walki z demonem pieśni. Tylko powinien być gdzieś tutaj, prawda? To jest klucz. To na pewno nie, to też nie. To na pewno nie ten. Szponiasty tym bardziej. Antyczny też nie. Królewskiego korytarza nie. Zapomniany też nie. Tarasowy klucz też nie. Żelazny nie. Lochu nieumarłych nie, do twierdzy nie, żołnierza nie, do domu nie. Dobra, spróbujmy otworzyć w każdym razie. Właśnie tak, zdobyliśmy klucz, dzięki któremu otworzymy sobie tą... te drzwi, bo nawet było powiedziane, jaki klucz potrzebujemy. O właśnie, klucz uwięzionego. Tylko no właśnie, no kurczę, przecież on powinien tam być. Klucz uwięzionego. Klucz uwięzionego, a jego tutaj nie ma. Nie wiem, może coś pominąłem, ale... No chyba nie. Tutaj raczej w magii go nie ma. W pierścieniach raczej też go nie ma. W nogawicach raczej na pewno nie. W rękawicach nie. W pancerzu nie. Tutaj okryciu głowy nie. W tarczach nie. Chyba że... Nie, tutaj też nie. Tutaj, no też tutaj nie ma. Łuki. Nie. Broń. Może w broni tutaj gdzieś jest. Ten klucz uwięzionego. No nic, w każdym razie zdobyliśmy ten klucz, żeby otworzyć te drzwi. Także otwórzmy je. To w sumie faktycznie wyglądał jak miecz. No nic, trochę szkoda tego opisu, no ale trudno. I teraz możemy sobie te drzwi otworzyć, a w zasadzie otworzyły się same. I tutaj mamy jedną z tych kobiet, które śpiewały tą pieśń w Amanie. Bodajże Milfanito, nie wiem czy... No chyba tak to się wymawia. Porozmawiajmy sobie z nią. No, za wiele to się nie dowiedzieliśmy. Pierścień umarłych. Przed to było ciasne miejsce. No nie, bez wątpienia. Pierścień umarłych. Co nam ten pierścień daje? Będzie tutaj powinien być. Pierścień umarłych. Jest. Zachowuje ludzki wygląd, gdy jest się pustym. Właściciel tego pierścienia wygląda jak człowiek, nawet gdy jest pustym. Mawiają, że w krypcie nieumarłych możemy ponownie zjednoczyć się ze zmarłymi. Wszyscy ponosimy straty i nikt z nas nie umknie śmierci. W takim razie skąd ta fascynacja odzyskiwaniem tego, co już przeszło na drugą stronę. Dobra, przy okazji jeszcze jest opis duszy bossa, którego pokonaliśmy właśnie w ostatnim odcinku. I mamy. Dusza demona pieśni z kapliczki Amany. Kiedy demon ten zaczął polować na ludzi, zamknięto go w kapliczce Amany. Jednak linia kapłanek, która się nią opiekowała, przestała istnieć, a wraz z nią stworzenie. Dobra, wiecie co? Teraz zrobię małe cięcie i wrócimy sobie do Amany, bo tam jeszcze jest jedna ścieżka, którą pominąłem, także widzimy się za chwilę. Hej, witam was po małym cięciu. Jak widzicie, jesteśmy w zasadzie na drodze do Krypty Nieumarłych.
Ale tutaj właśnie zauważyłem, już kilka osób zwróciło mi uwagę, plus widziałem po prostu, kiedy przetwarzałem poprzedni materiał, że faktycznie to była jedna ścieżka, którą po prostu pominąłem, dlatego wrócimy sobie tu jeszcze. Nie chcę tej ścieżki zostawiać samej sobie. Przy okazji zobaczycie tą broń w akcji, bo jest naprawdę, no powiem wam, niesamowita. Niesamowita. Jest po prostu fenomenalna, bardzo potężna. No i jest to podwójne ostrze, czyli w zasadzie jeden z moich ulubionych typów broni, właśnie użytych tutaj w Dark Souls 2. I tylko w Dark Souls 2, przez co bardzo ubolewam. No ale jeszcze tego nie cofnie. Magiczna strzała, sztuk 20, nie głupie. Przy okazji musiałem zrezygnować z łuku, żeby móc normalnie rolować. Dlatego łuk będziemy... A co to mamy? A, mamy blokadę, ale i ognisko, wiecie co? Ile mamy tych pachnących tutaj gałęzi? Mamy ich aż 4, więc możemy spokojnie użyć. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Dobra, także zniszczmy tego pustego. Mam bez większego problemu, ale sam w sobie on dużo życia i obrażeń nie zadaje. Także nie powinno być to być nic dziwnego w każdym razie. Mamy tutaj ognisko wieży umarłych. No, dosyć zachęcająco, trzeba przyznać. No ale dobra, zobaczymy, dokąd nas ta wieża zaprowadzi. Wiwiat na śmiałość. Uważaj na głowę. Wymagane śmierć. Spróbuj puste, przy okazji kobieta. Zamknięte. Spróbuj puste, przy okazji kobieta. Czyżbym jakiś klucz pominął? Albo może faktycznie trzeba być pustym? Ciężko powiedzieć, spróbuj skok. No ale się zabije. Wiwa dla skok. Dobra, wiecie co, dajcie znać. Kurczę, teraz spadłem. A nie, chyba mogę. No nie mogę teraz wrócić. Trochę lipa. Dobra, użyję tutaj kości wiodącej do domu. Mam jeszcze dwie sztuki. Także, no dajcie znać, o co chodzi z tymi drzwiami. Czy faktycznie trzeba być pustym? Bo wiecie, nie chciałbym się zabijać na darmo. Jeśli to... Może inaczej, gdyby faktycznie trzeba było być pustym, no to oczywiście ja tutaj jak zginę, to tutaj sobie wrócimy, tak? Zabijać tak siebie tak od razu nie zamierzam. Ale... Jeżeli to jest nieprawda, no to trochę byłoby głupie tak zmarnować po prostu, no, życie, tak? Dobra. Jesteśmy w krypcie nieumarłych i tutaj dostałem, można powiedzieć, dwie sprzeczne ze sobą informacje. Dostałem, można powiedzieć, cynk, że tak się wyrażę, od znajomego, aby tutaj nie odpalać pod żadnym pozorem pochodni. Natomiast w komentarzu pod poprzednim materiałem dostałem wiadomość, żeby tutaj jednak pochodnie odpalić i patrzeć na spadki w tej lokacji, jakiekolwiek będą, bardzo możliwe. Więc pytanie do was, bo jeżeli mamy sprzeczne informacje, to ja nie chciałbym tutaj, wiecie, czegoś pominąć, czegoś zepsuć. Spróbuj przedmiot. No właśnie, ale jaki przedmiot? Spróbuj prawo. No, tutaj też nic nie ma. Dobra, ruszajmy. Zatem, no dobra. Trudno. Sami widzieliście potęgę tego ostrza, naprawdę świetne, tylko tak powiedziałem, jedyna wada tego ostrza jest taka, że jest to dosyć ciężkie. Uważaj na atak kleszczami, więc wiwat dla nęcenie. Oho, mamy tutaj przyjemniaczków, dobrze nam znanych rycerzy z Siana. I to jeszcze włóczników. Proszę bardzo. No chyba nie muszę komentować tych ataków, naprawdę... Tego rycerza w zasadzie żeśmy zniszczyli. Dosłownie. To była masakra. Proszę bardzo. Przy okazji ma zupełnie inne ruchy niż nasze już znane bliźniacze ostrze. Także to już jest dziwne. To jest dziwne. Inne po prostu, tak? Dobra. Uleczymy się cudem. Widzę, że tam mamy pustych, którzy sobie chodzą. Także... Będzie ciekawie. Dobra, mamy tutaj rycerzy Siana na pewno, mamy tutaj pustych, których będziemy zabijać tak normalnie, klasycznie. Zbliża się drzwi, ale przed tobą wróg. Jakie drzwi? O kurde. Co to jest? No faktycznie to przeciwnik, który ma
Owo! To jest przeciwnik, który dzierży dosłownie drzwi. Albo przynajmniej jakieś tarcze, które mogą imitować drzwi. Swoją drogą, teraz już chyba mniej więcej kojarzę jedną rzecz, mianowicie, jeżeli oglądaliście moją serię z Dark Souls 3, no to tam, oho, aby... To tam były właśnie, bodajże w drugim dodatku, Miasto Pierścienia, był taki przedmiot, w sensie takie drzwi zamykane, tak? Dosyć ciekawa broń i ogólnie w sumie tarcza i broń jednocześnie. A teraz przynajmniej wiemy, skąd to się mogło wziąć. Dobra, zniszczmy tych czarodziei, chociaż to chyba bardziej wygląda jak czarodziejki, które posługują się mroczną magią, co może być dosyć niebezpieczne, dlatego na wszelki wypadek tu użyję łuku i będziemy schować się za ścianą, likwidując łuk. Dobra, udało się zabić jedną. Dobrze nam znana magia mrocznej duszy, że tak się wyrażę, bo tutaj mamy człowieczeństwo. Przynajmniej tak to wygląda. O, prosto w głowę. No i dobra. Świetnie. Teraz łuk sobie zdejmujemy. No i tak będę po prostu podejmował niektóre walki, bo nie chciałbym zrezygnować z łuku, no ale chciałbym jednak być mobilny. Proszę bardzo. Jeden atak, 511 obrażeń. Ja chyba nie muszę naprawdę tego komentować. A co do pochodni w tym miejscu? Ja zrobię w ten sposób. Na razie pochodni odpalać nie będę. Zobaczymy, jak to się stanie. Natomiast jeżeli uda się przejść tą lokację, no to ja tą pochodnię, znaczy tą lokację przejdę jeszcze raz, z tą różnicą, że pochodnię sobie odpalę. Także myślę, że tak będzie najrozsądniej. Dajcie znać ogólnie, o co chodzi z tą pochodnią tutaj, bo nie wiem, o co dokładnie chodzi. Dobra, jakiś kaptur. Dobra, zobaczę sobie ten kaptur. Tylko teraz, gdzie ten kaptur jest? O, to jest pytanie, bo już naprawdę sporo mamy tych przedmiotów. Kaptur, kaptur. Tutaj na pewno nie to. O, jest. Kaptur noszony przez wiedźmy z Lady. Lady? Lejdyjskie wyznaczenie czczą Galiba, boga zarazy. Niegdyś wraz z Fenito zamieszkiwały kryptę nieumarłych. Wiedźmy z Lady popadły w pychę i zaczęły manipulować zarówno zarażaniem, jak i leczeniem choroby, stając się tym samym strażniczkami krypty. No dobra, czyli mamy już pewne informacje na temat tego miejsca, a przynajmniej na temat przeciwników, których tutaj mamy. Uważaj na pochodnia, więc zastanów się dobrze. No właśnie, mamy tu jakąś znowu informację o pochodni. Przed tobą kłamca. Uważaj na bezcelowość albo światło. No właśnie, i tutaj jest bardzo często te... A właśnie, uważaj na pochodnia. Tylko pytam... O właśnie, wymagane pochodnie... Hold. Chwila, co to? Human. Do not produce light. Light and all those who bear it are unwelcome in this place. No proszę bardzo. I teraz to się do nas odezwa, żeby pod żadnym pozorem nie używać światła, czyli pochodni. I już to jest bardzo dziwne. Bardzo, bardzo dziwne. Ale dobra, zaraz. Przed to przyjaciel, ale uważaj na światło. No właśnie. Mamy tutaj przeciwników, dobrze nam znanych chociażby ze Strażnicy Żniw, bodajże Strażników Grobów. Walczyliśmy już z nimi, ale nas nie atakują. Kto do nas mówił? A, tutaj mamy, pewnie on. Spróbuj pochodnia, to znaczy zrób to. No właśnie. Spróbuj atak, zbliża się przedmiot. A właśnie, tak? Jest tu ktoś. Aha, mamy tu ukrytego. No dobra, skamieniały przedmiot, fajnie, i porozmawiamy sobie z tym kimś. Guardian of the crypt. Countless dead rest here in peace. Cradled by the comfort of dark. Light only agitates. No właśnie. Czyli chyba dobrze, że nie używam pochodni. I am a finito. We weave death and watch over. This task was granted to me. By the one who goes the first to death, countless souls rest here. Some of them from ages long ago. Some were rich, others poor. Some wise, some dull, but now... they're all just dead. W sumie coś w tym jest, tak? Bo jednak nieważne, jaki mamy majątek,
jak jesteśmy bogaci, jak bardzo wspaniali, śmierć przyjdzie po nas wszystkich i jest równa pod tym względem. Swoją drogą wspomniał o pierwszym zmarłym, a pierwszym zmarłym w Dark Souls 1 nazywano Nito. Grave Lorda Nito. Ciekawe, czy o niego mu chodzi. Did you come for him? The one called Fendrick. You will find him deeper in many castle servants and the like have come to fetch their lord. But they rest here now. Put to death by the king's own guards. Perhaps he's not in the mood for company. In the past, humans were one with the dark. The former king of light, he feared humans. Feared that they would usher in an ape. How queer, you humans. How you go on, never separating truth from fiction. This place is welcome to all, provided due reverence is shown. Death is equitable, accepting. We will all one day be welcomed, but tell me what you desire. Dobra, oczywiście okażemy mu szacunek, nie będziemy odpalać pochodni, przynajmniej na razie. Dajcie znać, co zrobi, co się stanie, jeżeli odpalimy pochodnie. Czy oni nas zaatakują, czy coś innego się może stanie. Gest, błaganie o życie, natomiast możemy go kupić. Możemy kupić cierniowy pierścień plus jeden, pierścień kontratakuje, gdy otrzymasz obrażenia, bardzo ciekawe. Mroczne strzały i mroczny bełt, też bardzo ciekawe. O proszę, możemy kupić aż 13 kukieł człowieka, bardzo fajnie, super. No i mamy również czary oraz piromancję. Akurat cuda jeszcze by nas interesowały, ale czary jako tako nie. A wiecie co? A kupię sobie z 5. 5? Tak, na razie kupię 5. Żeby nieco podreperować nasz stan tych kukieł. Mamy teraz 21, czyli no, można powiedzieć, że wracamy do stanu przed walką z mrocznym łowcą. Czyli tak, nie odpalamy pochodni. Zobaczymy, co się może stać złego, prawda? Chociaż tutaj na przykład widzę, że jest światło. Także to jest dziwne. Zrobię to, co pod tobą, lewo. A faktycznie jest tam coś. Zobaczymy, czy... A zobaczmy. Oho. Dobra, był tu pusty. A skubaniec chciał nas tutaj zaatakować od tyłu. Wyjątkowo wredne. Ale fajnie, mamy jakieś tutaj... Niezła robota, przy okazji uważaj na mrok. Kadzi to prostaka duża wielkiego bohatera. A tutaj... Spróbuj atak. Tutaj? No proszę bardzo. I kolejny ukryty, skamieniały przedmiot. Tylko teraz... A, mamy tutaj drabinę. Super, naprawdę super. Mamy pierwszą taką z naszą znajdźkę. Tylko dokąd na... Oho! Kurczę, to... Duch? Tutaj był duch. I chyba już takiego ducha widzieliśmy w zamku Dranglake. Bodajże kiedy trzeba było uaktywnić tą windę prowadzącą do tej zamkniętej kobiety i do klucza. Zgnieciona kula oka i płomyk. Zgnieciona kula oka? A coż to takiego jest? Zgnieciona kula oka. Zaraz, jest. Zaatakuj świat zdrajcy. Zgnieciona kula oka z rozbieganym spojrzeniem. Zgniecione oko wije się niespokojnie i spogląda niezbornie, szukając zdrajcy. Gdzie są wszystkie demony? No gdzie? No, bardzo ciekawy przedmiot. Podobny mieliśmy... Znaczy podobny. Mieliśmy coś podobnego w Dark Souls 3, gdzie taką jedną mieliśmy charakterystyczną czarną kulę, która... Oho, mamy tam kolejny spadek. Która prowadziła nas do świata bodajże tutaj Leonharda Serdecznego Palca. Dobra, wiecie co? Tak, tutaj mamy jakiś skok. Coś mamy na dole. Tylko pytanie, czy tam mogę normalnie zeskoczyć. Podejrzewam, że tak. Ale czy trafię? Dobra, na razie przejdziemy przez Foga. Zobaczymy, co tutaj nas... Co tutaj nam zaprezentuje. I mamy... Oczywiście nagrobki, bo cóż by innego można spotkać w krypcie nieumarłych. A, i tutaj to w sumie nagrobki kamienie, które możemy zniszczyć, ale pewnie to nam też trochę niszczy ekwipunek, a przynajmniej broń. O, szkielety.
W sumie nie dziwi mnie to totalnie, z racji tego, że no, mimo wszystko jesteśmy w krypcie. Więc bardzo bym się zdziwił, gdyby tutaj szkieletów nie było. Dobra. Gładki jedwabisty kamień. Oho, duch. Cwaniaczek. Dobra, i po duchu. Kolejny gładki jedwabisty kamień. Naprawdę sporo tego jest. A tu? Wiecie co, powiem wam, że tu są bardzo, ale to bardzo niepokojące dźwięki. Kukła człowieka raz, dwa, świetnie. Tutaj sobie nadrobimy. Spróbuj atak. Oho, dobra, mamy kolejnego. O, fajnie, poniszczę nam trochę tych kamieni. Będzie spokój. Oho, kolejny. Swoją drogą ta... chciałem powiedzieć włócznia. To ostrze ma bardzo ciekawy atak silny, jeżeli trzymamy ją obręcz. Proszę bardzo, to właśnie... O, i ognisko małe, super. Świetnie. Rozpalmy je sobie, ale nie siadajmy przy nim, bo w sumie jesteśmy... mamy zregenerowani. Tak, wybaczcie, no moją tutaj swego rodzaju tutaj wymowę, ale no można powiedzieć, że... wypadek z dzieciństwa robi cały czas swoje i mimo moich ćwiczeń, że tak powiem, z wymową, no to jednak czasami mam problem. Także to taka mała uwaga. Dobra, gładki jedwabisty kamień. Rozejrzyjmy się tutaj, bo coś czuję, że tu można naprawdę wiele skarbów zyskać. O-o! O kurde! Zabiję w dzwon i pojawił się ten typ. Dobra, rozwalmy go szybko. O! Możemy również... O kurczę! Ale nam przywalił. Czyli... trzeba zapamiętać. Nie bić w dzwon. Nie bić w dzwon. Swoją drogą, widzę, że te kapliczki... można zniszczyć. I ja to oczywiście zrobię. Oho! A więc to tutaj się pojawiał... ten duch, co bardzo przypomina mi swoją drogą... O, skamieniała smocza kość, fajnie, i grudka tutaj dół. Przypominał mi trochę właśnie Mrocznego Łowcę. Dobra, teraz na spokojnie, żeby nie uderzyć. Nie! Dzwon. Zapomniałem, że miałem broń w obu dłoniach. Dobra, zniszczmy te kapliczki i nie będą nam się pojawiać ci przeciwnicy. Bo oni przy nich stoją. I widziałem, że się jeden materializował przy niej. W tej kapliczce, także na razie sobie dajmy spokój z tym. Dobrze, że mam trochę proszków naprawczych. Dobra, bo tak się trochę tutaj kręcę i kręcę. A wolałbym tego nie robić. Dobra, mamy kolejne. Oho! Dobra, weźmiemy łuk. Weźmiemy łuk i zaraz załatwimy tą czarodziejkę. Czy raczej strażniczkę grobów. Swoją drogą, ale spamuję tymi atakami. Ale nie tylko ty tak potrafisz. No i fajnie. Także mamy ją z głowy. Ten odcinek myślę, że będzie dłuższy z racji na eksplorację. To tylko tak też mała uwaga. Oho, kolejny. Super. Przepaska biodrowa więźnia, nic specjalnego. Dusza zaginionego, nieumarłego również. Oho, kolejny. Pastylki strój okiego węża. Dobra, tutaj postarajmy... Oho! Duch! Tutaj postarajmy się jednak nie uderzać w te dzwony. Ciekawe, czy przeciwnicy mogą uderzyć w dzwon. Podejrzewam, że tak. Co byłoby średnie, szczerze mówiąc. By na oka. Do budy. Dobra. Może... O, mamy tu również tą kapliczkę, także ją też zniszczmy. O, proszę bardzo, i pojawił się również ten przeciwnik, o którym mówiłem. No i ja oczywiście musiałem zaatakować dzwon. Ale... w sumie ma to swoje plusy i minusy, bo możemy sobie farmić na nich. Może nie jakieś ogromne ilości, ale zawsze. Także wszystko ma swoje plusy i minusy, jak widać. Oho, tutaj mamy jakieś ciekawe, czy coś tutaj będzie. No na pewno są duchy.
i atakuje nas bezimienny uzurpator, ale chyba już ten duch nas atakował w zamku Dranglake, jeżeli pamiętam. O, jest. Kurczę, no, zaznacz. Dobra. Oj, oj, oj. Pani, bo to sobie chyba ona jest. No, powiem, no tak, to jest ona. Powiem, że, no, szczerze mówiąc, to było żałosne, naprawdę bardzo żałosne. Kuka człowieka, polskie błogosławieństwo i dusza bohatera tutaj jest tego skarbu, natomiast kuka człowieka oczywiście z mrocznego ducha. Przedtobą iluzja, więc zrób to. Naprawdę? A jest, faktycznie. Dobra, oceniamy na pozytywnie. Znaczy, oceniamy pozytywnie. Aha, znowu duch. Dobra, pokonany. I teraz tak. Zbliża się broń w każdej ręce, ale dziura. Dobra, na pewno to nie jest mimik, także możemy sprawdzić na spokojnie. I... Evelyn i ciężki bełt. Ale chyba Evelyn już mieliśmy. Czy to był duch? No tak, no to był duch. Akurat wiem. Dobra, zobaczmy, co nas jeszcze tutaj czeka. Spróbuj atak tutaj. Chyba, że tutaj. No nie. A jest, faktycznie. No, tutaj trochę ich jest. A przecież tej wiadomości i... Dobra. Czyli tutaj w zasadzie pewnie chodziło z tymi pochodniami o to, że mając pochodnie w dłoni, moglibyśmy te... moglibyśmy tych ukrytych widzieć. A przynajmniej dostrzec ich cień. Oho! Czy przed nami nie... Zaraz, chyba z... wymagany krok w tył, więc spróbuj eliminacja po kolei. O! Dobra. Jeden duch załatwiony i kolejny. Dobra, mamy tych przeciwników z drzwiami. I... No tak, tylko atakowanie ich w takiej formie jest bez sensu. Aha, dobra, czyli wstają. Uła! No te drzwi... Powiem wam, że ogólnie ci przeciwnicy z tymi drzwiami są wyjątkowo wredni. Dobra, jeden załatwiony. Teraz, czy on mnie... Ja cięż zsunę. Ale on mnie stłukł tymi drzwiami. Na szczęście jesteśmy na tyle potężni, że udało się wytrzymać ten atak. Całe szczęście. Ale on już nie był w stanie wytrzymać naszego ataku. Świetnie. Nagolenniki władczości. Wielka tarcza Riva. Zaraz, wielka tarcza Riva. Tarcza rycerzy, których dawno temu próbowali podbić kryptenię umarłych. Nie nosili broni, a jedynie tarcze podzielone na lewą i prawą połowę, którymi jakby w zabawie mieszczyli przeciwników. W sumie nawet widziałam tą ich akcję na sobie, póki ich ciała nie zmieniały się w krwawą puplę. Ozdobiona wizerunkiem bliźniaczych akolitów, którzy witają zmarłych i oceniają czyny, których dopuścili się za życia. Bardzo ciekawe. Dobra, czyli tak. No, ten ich atak taki, wiecie, który nas miażdżył, no to niestety mieliśmy okazję zobaczyć na sobie. Niestety. Teraz robię atak. Czy tutaj znowu mamy... No i jest, faktycznie. Kolejny jedwabisty kamień. Oczywiście damy plusa. Przed tobą skradanie, a więc atak. Spróbuj atak. No i kolejny. Naprawdę jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo. Spróbuj przebieganie lewo. Oho, mamy tych kapliczek sporo. Wiecie co? Ja te kapliczki zniszczę. Na wszelki wypadek. Myślę, że nie powinno być wtedy ława zuchwałości. Dusza bohatera. Nie powinno być tutaj problemu z tymi, wiecie, duchami a la mroczny łowca. Oho! Właśnie o tym mówię. Dobra, przynajmniej te... w sumie kapliczki mamy z nimi spokój, ale trzeba bardzo uważać, bo atakują magicznie. A to już może być bardzo niebezpieczne. Dobra, dobra, na spokojnie. Dobra, kolejny załatwiony, ale tam jeszcze są te kapliczki. Tam są jeszcze te kapliczki, które tylko
będą kolejnych przywoływać, a już mamy trzech. Dobra. Uła. Było blisko. Dobra, uleczmy się. Świetnie. No podejrzewam, że rozniosłby nas na miasto. Gdyby udało się... Gdybyśmy byli tam, gdzie teraz, w sensie w tym otwartym terenie, no to byłoby po nas. Ale po raz kolejny ukształtowanie terenu oraz w ogóle teren pokazuje, jak marna jest przewaga liczebna. Nie pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni raz w historii. Dobra, ale ktoś ciągle bije w dzwon. Więc chyba już rozumiem tą wiadomość, żeby chodzić o przebieganie. Ale nie mogę się skusić, żeby nie pozbierać tutaj skarbów. Bo to byłoby marnotrawstwo. Biały kaptur i znowu. A, ci przeciwnicy to są akurat betka. Choć nie tak samo, oczywiście. Dusza innego rycerza i skoczy amulet. Czy tutaj coś mamy? Porażka. Oho. Super, dobra. I kolejny trafiony. Ciągle ktoś bije w dzwon. Pytanie tylko kto. Oni tu chyba będą wracać nieskończoność. Także trochę niefajnie. A, to ty, cwaniaku! To on ciągle bił w ten dzwon. Dobra, załatwiony. Biała szata jedyjska. Dobra. I kolejny cwaniak załatwiony. Alarm roczny łowca, jak na nich mówię. Aha, tu mamy jeszcze. Tutaj tą, w sumie, nie wiem, kapliczkę? Jakiś nagrobek bardziej, nie kapliczkę. Dobra, załatwiony. Udało się, uff. Bo było naprawdę blisko. Ale znowu ktoś bije w dzwon. Znowu jakiś pędzel bije w dzwon. Dobra, uciekajmy stąd. Uciekajmy stąd, bo prawdopodobnie oni będą non-stop się budzić i non-stop będą uderzać w ten dzwon. A my jesteśmy gdzie? Jesteśmy... Zaraz. Chyba wiem, gdzie jesteśmy. Chyba stamtąd przyszliśmy nawet. A tutaj co nam to da? A tutaj nam da... Chyba skrót. Świetnie. Wiecie co? Ten odcinek podejrzewam, że będzie dłuższy. Chcę jak najwięcej odkryć z tego miejsca. Dobrze, że udało się odkryć skrót. Czy to był kłamca? Dobra. Magiczny kamień i kamień mrocznego rycerza. Swoją drogą naprawię sobie broń, bo troszeczkę już jest zniszczona. Teraz te dusze. Oho, co my tutaj mamy? Albo wiecie co? Tam mamy foga i prawdopodobnie będzie to boss. Także ja w sumie w tym miejscu będę was żegnał. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i być na bieżąco. Oczywiście zapraszam do komentowania, do oceniania, do zdrowej krytyki. I widzimy się w następnym materiale, także do zobaczenia jutro, bracia i siostry.